Witam ponownie, zagramy w Stalker Cień Czarnobyla. To znowu Jabungo. Kontynuujemy rozgrywkę. Ostatnio ukradliśmy dokumenty. W tym odcinku zaniesiemy dokumenty barmanowi w barze Storadów. A później udamy się w bardzo ciekawe miejsce. Powinno się wam spodobać. Więc bez zbędnego przeciągania udajemy się w nowy rejon. Tak, w tym rejonie, do którego właśnie teraz się przenieśliśmy, oprócz baru Storadów znajduje się również baza powinności i arena. My nie będziemy się zajmować ani jednym, ani drugim, ponieważ nie mam ochoty, mówiąc szczerze. Widzę cię, skubańcu, myślisz, że cię nie widzę, co? Uciekaj stąd, piesku. My się zajmiemy od razu głównym questem. Ty, chodź tutaj. Wow! W ogóle go nie trafiłem. Zajmiemy się głównym questem. To się może źle skończyć. Dużo tych psów tutaj. Więc spróbujmy dobyć może... Mam nadzieję, że się uda. Nie zwróciliśmy uwagi tych psów. Udało się nam. Tak naprawdę mutanty w takiej ilości potrafią być bardzo groźne. By mogły nas załatwić. Dobra, udajemy się prosto do baru, nie będziemy nawet próbować gadać z tymi ludźmi, którzy nam nic ciekawego by nie powiedzieli, tak? Może jakąś tam historyjkę na temat tego miejsca. A nas to nie interesuje. My idziemy do baru od razu. Tutaj jest arena. Arena polega na tym, że walczymy za pieniądze z innymi stalkerami. Nie jest to zbyt ciekawe. Może ostatnia walka jest ciekawa, w której walczymy przeciwko stalkerowi ubranemu w zbroję wspomaganą, a my jesteśmy uzbrojeni tylko i wyłącznie w nóż. Więc to może być ciekawe, ale nie mam ochoty tego robić. Zajęłoby to zbyt dużo czasu. My się zajmiemy głównym questem. Musimy porozmawiać z barmanem. Witaj, naznaczony. Masz te dokumenty z instytutu? Tak. Ekstra robota, naznaczony. Wreszcie mamy te papiery. Muszę do nich teraz zerknąć i może dowiem się, jak się dostać na północ. W międzyczasie, jeśli brakuje ci pieniędzy, możesz walczyć na arenie. Właściciel nazywa się Arnie. Przesłałem ci współrzędne. Po co się fatygowałem? Dobra. Dokumenty, które przyniosłeś z instytutu, wyjaśniają parę kwestii. Tylko ktoś mi pomógł. Ale wciąż mamy za mało danych, żeby uzyskać pełny obraz. Jest wzmianka o jakimś laboratorium X-18, a opis pasuje do podziemi w Dolinie Mroku. Cholera. Wygląda na to, że musisz się tam udać i zdobyć brakujące informacje. Cholera. Laboratorium jest zamknięte. Potrzebujesz 2 elektronicznych kluczy. Ja dam ci jeden, ale drugi musisz zdobyć od dzika w Dolinie Mroku. Szlak. Wszystko, co musisz zrobić, to zdobyć drugi klucz do X-18, dostać się do środka i zabrać drugą partię dokumentów. Pamiętaj, żeby zabrać kombinezon ochronny, bo inaczej za Chiny nie dostaniesz się do laboratorium. A więc jak? Zrobisz to? Postaram się. Okej. Jak widzicie, musimy się udać do Doliny Mroku, znaleźć dzika i zdobyć od niego drugi klucz do laboratorium X-18. Udamy się tam od razu, tylko najpierw pohandlujemy trochę. Przede wszystkim dostaliśmy nowy pancerz, kombinezon Stalkera, najbardziej klimatyczny pancerz w całej grze moim zdaniem. Pozbędziemy się broni, której już nie używamy, amunicji, której też nie używamy, pistoletu, artefaktów, których również nie używamy. Tego nie będziemy używać. Po co się fatygowałem? Tego również nie. Tego chyba też nie. Tego raczej też nie. Co możemy używać? Tego nie będziemy używać. Cholera. Gdyby tylko ktoś mi pomógł. Tego zostawimy sobie jedno, albo nie, wszystko sprzedamy. Promieniowanie -20. Czy ja sprzedałem przed chwilą coś, co nie chciałem, czego nie chciałem sprzedawać? Tylko ktoś mi pomógł. Nie, wszystko jest w porządku. Okej. Tego się możemy pozbyć, chyba wszystkiego. Ale zobaczmy, co on jeszcze nam może tutaj sprzedać. Apteczkę na pewno kupimy. To możemy kupić. Jak mi się to udało. Bandaże na pewno też kupimy. Ta broń mnie interesuje, ponieważ ona ma celownik optyczny. Zobaczymy. O, dużo gorsza jest od naszego tak zwanego AKM-74. Oboka. Też jest gorszy. Amunicji mamy dosyć dużo, ale kupimy więcej. Cholera. No i to chyba tyle. To jest lepszy pistolet chyba. Nie, ma gorszą celność. Dobra, to chyba tyle, co możemy tutaj kupić od niego. Wódki nie będziemy kupować. Możemy kupić żarcie, ale tu w sumie się nie opłaca. Dobra, to wszystko. Wyjdź, na razie. No i jak idzie? Bierzemy w pancerz nasz nowy. I nasze artefakty, tylko zaraz. Promieniowanie minus 20, promieniowanie minus 30, zdrowie plus 400, zdrowie plus 400, wytrzymałość plus 36, nakładka kuloodporna, okej. Dobra, idziemy do dzika, do Doliny Mroku. Musimy się wrócić, żeby tam się dostać z powrotem na wysypisko. Nie, to nie powinno zająć zbyt wiele czasu. Pokażę wam jeszcze, jak nasz stalker wygląda. Wygląda dokładnie tak, jak na filmikach promocyjnych z tej gry. Najlepszy pancerz w całej grze, moim zdaniem, jeżeli chodzi o wygląd. Dobra, udajemy się tutaj. Schowam broń, bo będą znowu się czepiać nas wszyscy w koło. Okej. Musimy niestety wrócić do na wysypisko, żeby się dostać do Doliny Mroku, ale mówiłem już, nie powinno nas zająć zbyt wiele czasu. Wow, to był bomb. Schowajmy się tutaj. Wiem, że to się może wydać śmieszne, że ja się tak boję tych psów, ale autentycznie one mi mogą sprawić duży problem. Właśnie prawie cały magazynek zużyłem, żeby zabić jednego. No dobra, spróbuję się jakoś wydostać stąd, żeby nie tracić więcej czasu. To w sumie mogę wyrzucić. Wyrzuć. Okej. Damy się z powrotem na wysypisko, a później prościutko do Doliny Mroku. Okej. Omijamy te anomalie. Na wszelki wypadek wyciągnę śrubę, żeby nie wpaść jak jakiś kretyn w jedną. Dobra, udało się. Teraz musimy spojrzeć na mapę, żeby się nie zgubić. Tutaj jest wejście do Doliny Mroku? Tak. Czyli mamy iść praktycznie prosto w tą stronę. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. O, grają. Militarce. Też bardzo fajny, klimatyczny motyw w tej grze. Dziwne akordy. Okej, lecimy stąd. Prościutko do Doliny Mroku. Mam nadzieję, że skrót się nam uda i nie wpadniemy w jakąś anomalię po drodze. Sprawdzimy przez lornetkę jedną rzecz. Co to za artefakt? Nie wiem, to jest jeden. Tam widziałem gdzieś drugi przed chwilą. To jest artefakt, czy to jest anomalia? To jest anomalia. Dobra, idziemy prosto. Nie będziemy chyba się nawet przejmować tym artefaktem. Widzimy, to jest bardzo dużo promieniowania w tym rejonie. Dlatego dostaliśmy lepszy pancerz. Ale mam też dużo lekarstw. Nie jestem pewien, czy to jest odpowiednia droga, mówiąc szczerze. Nie, jest odpowiednia, dobra. Chyba udało się nam przejść przez strefę silnie napromieniowaną. Wow, niepotrzebnie zużyłem jedno lekarstwo. I dotarliśmy do Doliny Mroku.